Kadra Lecha Poznań na wiosnę jest już ustalona. Znaczną jej część stanowią młodzi zawodnicy. O planach na najbliższe mecze rozmawialiśmy z debiutującym w pierwszej drużynie Kolejorza Szymonem Zgardą. 26 zawodników w kadrze Lecha Poznań na początek rundy wiosennej, wśród nich Szymon Zgarda, chyba bardzo zadowolony z tego. Oczywiście, bardzo zadowolony. Taki był mój w sumie cel na te najbliższe dni, także bardzo się z tego cieszę. Radość to jedno, ale z drugiej strony za tobą sporo pracy i wcześniej na niższych szczeblach, no ale także już podczas zgrupowania. To też była dla ciebie fajna okazja, żeby całe zgrupowanie przepracować z pierwszą drużyną. Tak, był to mój pierwszy obóz z pierwszą drużyną, także miałem okazję pokazać się tutaj trenerom i czemu, więc myślę, że dobrze przepracowałem ten okres, także... Jak dużym przeskokiem było dla ciebie to, żeby zacząć się trenować, a być może w przyszłości także grać z pierwszą drużyną? Przeżyłeś coś w rodzaju piłkarskiego szoku? Znaczy, na pewno te treningi na pewno różnią się od tych niższych szczebli rozgrywkowych. Było na początku trochę ciężko, ale myślę, że już załapałem ten tutaj tą. Czy możemy uznać, że to jest ten sukces, którego teraz będziesz się trzymał, czy chciałbyś dalej przejść naprzód? Krótko mówiąc, jakie plany na początek rundy wiosennej? Oczywiście chciałbym jak najszybciej zadebiutować w pierwszym zespole. Mam nadzieję, że uda się to prędzej czy później, także taki mój najbliższy cel. Ciężkie dni osoby, która pojawia się dopiero w drużynie, na przykład w szatni, musisz nosić torby, czy jakieś żarty zawodnicy, ci starsi, tak to nazwijmy, robią tobie? Nie, tutaj żadnego sztu nawet nie było na obozie, także w sumie dobrze. Przyjęli mnie dobrze, także nawet to są młodsi koledzy, także dogadujemy się w kwestiach sprzętu. Jak wygląda twoje podejście do pierwszego meczu ze Śląskiem? Czy jesteście już na 100% przygotowani i po prostu głodni tego, żeby wyjść tutaj na murawę i na stadionu i rozegrać pierwszy mecz wiosenny? Tak, oczywiście jesteśmy głodni gry. Te sparingi i tak tego nie odzwierciedlają, tych wszystkich naszej dyspozycji, także na pewno pokażemy, na co nas stać. Czego powinniśmy tobie życzyć w debiucie w pierwszym sezonie, w pierwszej rundzie z pierwszą drużyną? Czego życzyć? Nie wiem, no, przede wszystkim dobrej gry. Może tak.